Witajcie kochani, z tej strony Monia z kanału Mona Art. Chciałam wam dzisiaj pokazać całkiem sporą ilość karteczek. Jak wiecie, mamy taki czas, że więcej czasu spędzamy w domu, nie wychodzimy zbyt dużo, przynajmniej ja. Czasem chodzę do pracy, no ale nieważne. I mam całkiem sporo tych karteczek, bo siedzę po prostu i sobie tam robię takie na zapasik i właśnie chciałam dzisiaj wam pokazać te karteczki. Pierwszą karteczką, dobra, nie, niech będą te karteczki z, jak zawsze nie pamiętam nazwy kolekcji Lady, nie pamiętam, to ja już po prostu nie sprawdzam, jakoś mi ta informacja. I to są dwie kartki, które właśnie są z tej kolekcji takiej z tą ciemną zielenią. Tutaj jest na kalce stempelek wyembosowany, taką koroneczkę. Napis, i właśnie też tutaj ją widać. Karta z kolekcji i tutaj złotym embossingiem papier wyembosowałam. Tak, po prostu tą gąbeczką z tuszem przejechałam dookoła tak byle jak i po prostu posypałam to. Myślę, że to całkiem fajnie wygląda. A na drugiej, tu też oczywiście są tylko te wycinanki, nie ma żadnych kwiatków z foamiranu ani żadnych kupnych. I też tutaj nastemplowałam nuty. Takie tło z nutami miałam, które gdzieś kiedyś kupiłam na AliExpress. Jakoś tak bardzo mi się to podoba, to połączenie tej ciemnej zieleni z tym złotym. Bo jak już robiłam jakieś inne prace z tej kolekcji, które nie miały tych dodatków złotych, fajnie wyglądały, a jednak nie oddawały tego takiego uroku tej zieleni i tej kolekcji w ogóle. Kolejną karteczką jest kartka, no nie powiem, z mintajowej kolekcji niech jej będzie. Ostatnio postanowiłam wykorzystywać wszystkie resztki kolekcji. Takie ścinki drobne, pozostałe jakieś tam wycinanki. I tutaj też, to akurat papier nie jest łączony na wierzchu, są wycinanki i tak dalej. Oczywiście środek zawsze już wyklejam ścinkami, które po prostu łączę. Sklejam je sobie najpierw taśmą washi i potem smaruję klejem i wklejam jako tło. Tego później nie widać, to jest bardzo słabo zauważalne, że jest tutaj łączenie, tym bardziej jeśli tniemy gilotyną i te brzegi są bardzo równe. I to jest taka, miałam też takie te naklejki takie tekturkowe. I w zasadzie jedyne, które kupiłam w ogóle z Mintaja TT do tej kolekcji. I powiem szczerze, nie bardzo potrafię jej używać. Ale tutaj mi się jakoś udało to wkomponować. Kolejną kartką jest też kartka wykonana z kolekcji Scrap and Me, tyle wam powiem, bodajże Celebration Blue. I jest ona wykonana typowo właśnie ze ścinek. Nie wiem, czy tutaj widzicie, tu jest łączenie dwóch papierów i tu jest po prostu mnóstwo kawałków z różnych stron. Takich posklejanych po prostu. Docinałam je tylko byle były równe i żeby się wpasowały. Oczywiście kwiatek z foamiranu jest on takim niepobrokacony, tylko jest woskiem takim z pent artu, ale tylko takim, który daje taki srebrzysty połysk. No i w środku oczywiście też są wykorzystane te ścinki. Kolejną rzeczą to, o, to już nie jest kartka, jest mały albumik, który wykonałam też z kolekcji Boys World z Lemoncrafta. On jest po prostu zwykły, w środku są tylko białe strony na zdjęcia 9-13. Bardzo lubię ten format tych albumików, one są takie małe i urocze, fajne takie na prezent. I teraz kolejne dwie karteczki to są z kolekcji Baby Joy z piątku 13. Wersja dla chłopca i dla dziewczynki. Też tylko, no tutaj akurat jest kwiatek z woka bodajże. To była stokrotka, tylko usunęłam ten środeczek. I głównie wykorzystałam właśnie same wycinanki z kolekcji, napis też jest. I w środku oczywiście też jest to tło wykonane z dwóch papierów złączonych. Zawsze o tym mówię, jak pokazuję swoje prace, żebyście też wykorzystywali to w taki sposób, bo później nie jest to widoczne wcale. I ta też jest dla chłopca tym razem wykonana też tylko z wycinanek, napisu i tylko są kryształki, nic więcej nie ma. No i oczywiście środek jest sztukowany. Kolejną kartki, dwie, które wykonałam również ze ścinek kolekcji z Craft O'Clocka, tyle wam powiem. I tutaj akurat też są tła łączone, widzicie, tu jest jeden papier, tu jest biały,
taki z białymi serduszkami. I potem tu są jeszcze dwa różne papiery złączone jako w takie tło. Tutaj pod spodem jest akurat cały arkusz. I właśnie ze ścinek wykorzystywałam to, że takie paseczki robię, takie banerki, kółka wycinam, bo jakoś tak podoba mi się ten styl, jak są te koła różne. Jest taka tradycyjna kartka na urodziny i w środku oczywiście łączone. Ta mała już bardziej jest taka w całości, chociaż nie, tutaj nawet to koło jest też sztukowane. Kwiatek jest z woka i te malutkie również. Te serweteczki ozdobne, które są w kolekcji. I tło. Tak po prostu robię kartki na zapas, żeby w razie czego, jak ktoś będzie coś chciał, żebym miała. Później wykorzystałam kolekcję tam taką szkolną, kredki dzieciństwa z Craft O'Clocka. I również w tym przypadku są to w większości łączone papiery, tak jak na przykład tutaj widać, że one są różne i miałam te wycinanki też, właśnie je poużywałam, bo wcześniej, że tak powiem, nie za bardzo wiedziałam, jak z nich używać. Nie robiłam żadnych takich dziecięcych ani szkolnych prac, bo mam też część wycinanek z takiego arkusza szkolnego typowo. No i widzicie, tu jest w ogóle część taka z okładki typowo. Nawet zostawiłam te brzegi z tymi przeszyciami. I to jest po prostu cała okładka. Góra, tutaj po środku był tylko pasek, na którym było wszystkie dane Craft O'Clocka, nazwa i tak dalej. To jest ta jedna karteczka. A druga jest... Ta chyba już tak nie jest łączona, chociaż myślę, że gdzieś tutaj też są łączenia. Tu też właśnie wykorzystałam te ścinki, żeby zrobić te kółka pod tą wycinankę. I tradycyjnie środek jest wykorzystany. I teraz jeszcze robiłam karteczkę z kolekcji też dziecięcej, chłopięcej z Craft O'Clocka. No, o jeden arkusz jest akurat inny tutaj. I również korzystałam z tych właśnie drobnych ścineczek, które miałam. O, widzicie, tutaj to już w ogóle jest patchwork typowo. Tutaj jest z dziewczęcego papieru, ale jak nakleimy życzenia, to kompletnie tego nie będzie widać. Tak to wygląda. I jedną kartkę zaczęłam jeszcze robić i nie skończyłam, ale wam już ją pokażę. Chodzi o to, że jak wygląda znowu to łączenie w moim przypadku. Tutaj dwa arkusze są złączone i tutaj tak samo jest to przesztukowane. Tylko jeszcze nie ma... Jest plan, ale jeszcze nie wykonałam go. I tak właśnie wyglądają moje wszystkie prace. Część z nich jest taka patchworkowa. I powiem wam szczerze, że najprzyjemniej mi się pracuje właśnie wtedy, kiedy mogę sobie trochę pokombinować. Czyli, że sklejam te różne ścinki, wycinam jakieś drobne kółeczka i wtedy, kiedy te kartki nie są na jakieś zamówienie, bo wtedy można sobie po prostu pozwolić na to, co chcemy. Jak nam nie wyjdzie, to nam nie wyjdzie. I właśnie te takie patchworkowe, one najwięcej mi przyjemności sprawiają. Zwykle to było tak, że jak kończyły mi się jakieś papiery, ogólnie jakieś fajne, albo miałam ich coraz mniej, to wtedy właśnie był ten czas, kiedy zaczynałam tworzyć i po prostu sklejać te kartki z różnych rzeczy. A teraz mam tych papierów mnóstwo po prostu, znaczy mnóstwo, no podług niektórych to całkiem mało, ale jak dla mnie jest to całkiem spora ilość. Ale postanowiłam, że właśnie w tym czasie, jak siedzimy dużo czasu w domu, to po prostu będę sobie po prostu kombinować i wykorzystywać te ścinki. Natomiast używam je bardziej w ramach kolekcji danej te ścinki, bo sobie zbieram je. I mam nadzieję, że moje prace się wam podobały. Zaglądajcie na mój kanał, jak wam się podobało, to łapka w górę i zapraszam do subskrypcji. Pa, pa, kochani!